Czym jest pasja, a dokładnie podniebna pasja, doskonale wiedzą ci, którzy od lat związani są z działającą przy Spółdzielczym Domu Kultury w Świdniku modelarnią lotniczą, istniejącą już od 1972 roku. Od samego początku prowadzi ją Władysław Starobrat, który w tym roku obchodzi 50-lecie pracy jako instruktor. Tak, wychodziłem gdzieś na podwórko, gdzieś na łąkę, to jak usłyszałem takie buczenie charakterystyczne samolotu, to szukałem dotąd, aż znalazłem, a jak nie znalazłem, to byłem rozczarowany, jak sylwetki samolotu nie znalazłem. No, wielką uciechę rodzice mi sprawili, kiedy z Kraśnika przenieśliśmy się do Świdnika, bo już jadąc z Kraśnika, w Kraśniku już wiedziałem, że w Świdniku jest lotnisko. To już będę mógł oglądać samoloty. Słodzonym kakao na śniadanie, tym jest właśnie modelarstwo dla Władysława Starobrata, a jego jubileusz pracy zawodowej stał się również idealną okazją do spotkania i podsumowania ostatnich lat pracy modelarni lotniczej. Było co wspominać i o czym opowiadać. Przez te wszystkie lata sukcesów bowiem nie brakowało. Jestem bardzo dumny z mojego dziadka. Jest to jego 50-lecie pracy w modelarni z uczniami i takie podziękowania dla niego. Również chcę mu bardzo gorąco podziękować za przygotowanie mnie do tych sukcesów, jakie osiągałem na arenie międzynarodowej i krajowej. Dzisiejszy jubileusz podkreślił cały dorobek pracy modelarskiej przez dziesiątki lat. I tak naprawdę uczestnicząc w zawodach rokrocznie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkie sukcesy mamy już za sobą, te, które mamy na bieżąco i te, które są jeszcze, myślę, przed nami. Z tej okazji obecni oraz byli modelarze otrzymali dyplomy, wyróżnienia oraz puchary zarówno od władz wojewódzkich, miejskich, spółdzielczych, jak i powiatowych. Kiedy zobaczyłem, że taka osoba jak Władysław Starobrat jest tak niezwykle utytułowana, a także ta młodsza młodzież też niezwykle utytułowana, siadła tam gdzieś w czwartym rzędzie, to po prostu postanowiłem, że no nie mogę dzisiaj siedzieć gdzieś tutaj przed nim. Więc mój ogromny szacunek dla pana Władysława, dla osiągnięć też tych młodych dżentelmenów, którzy są niezwykle poukładanymi ludźmi. A wyróżnienia i gratulacje otrzymali jubilat Władysław Starobrat, a także Jarosław Gromada, Krzysztof Arasimowicz, Beata Sadowska Arasimowicz, Marek Arasimowicz, Paweł Arasimowicz, Szymon Arasimowicz, Patryk Sadowski, Bartłomiej Hołody, Kacper Tyburek, Wojciech Kędziora, Mateusz Szkulnik. Wszyscy swoje pierwsze kroki w modelarstwie stawiali pod czujnym okiem Władysława Starobrata, ale spod jego skrzydeł wyfrunęło o wiele więcej osób. Było to 1000 osób, to zależy jak policzymy, to tak jak ja policzyłem, że 5 godzin pracy kosztuje jeden model, to tak samo i z tym 1000 modelarzy. Ja to mówię, że przewinęło się przez modelarnię. Tak. Ciężko zliczyć również modele, które w swoim życiu stworzył lub pomógł stworzyć Władysław Starobrat. Jedno jest pewne, to on jest ojcem sukcesu świdnickiej modelarni. Myślę, że to już będzie inna modelarnia, to nie będzie to samo, ale myślę, że nie mamy na razie co gdybać. Na razie mój dziadek na pewno będzie w tej modelarni, będzie tutaj robił modele i dalej przekazywał swoją wiedzę młodym ludziom. Jeżeli to wszystko zostanie gdzieś zamknięte, to tak naprawdę zamknie się historia modelarstwa lotniczego w Świdniku. A to musi trwać. A to powinno trwać. To powinno trwać, ponieważ to jest piękne. Może nie wszyscy są pasjonatami tego, każdy ma swoje dziedziny, dziedziny sportu różne. Natomiast ja uważam osobiście, że modelarstwo jest piękną dziedziną sportu. Szkoda, że nie olimpijską. Przyszłość modelarni jest jednak raczej pewna. Będzie działać nadal, choć stery prawdopodobnie w najbliższym czasie przejmie wyuczony przez dziadka Władysława wnuk Patryk. Ten młody człowiek, który za mnie tutaj będzie, czyli Patryk, to on będzie prowadził zajęcia, ale ja muszę jego uczyć i przede wszystkim uczyć zachowania w stosunku do tych młodych ludzi. Jak najbardziej zrobię to i myślę, że będę godnie reprezentował jego osobę, tą modelarnię i również będę uczył młodych ludzi na takim poziomie, żeby zdobywali takie same wyniki sportowe jak ja, również na arenie międzynarodowej. I takich nieustających sukcesów życzymy wszystkim modelarzom, a Władysławowi Starobratowi z kolei udziału w jeszcze wielu zawodach oraz wielu godzin spędzonych na szlifowaniu młodych talentów oraz modeli lotniczych. Ja nie widzę siebie poza tym. Ci, którzy przychodzą czy przyjdą do modelarni, na pewno nie będą mówili, że o, szkoda instruktora, hura, nie damy sobie rady z kimś innym, dadzą sobie radę. Ja nie dam sobie rady.